Wolność słuchania wymaga wspierania. patronite.pl/radiownet. I będziemy rozmawiać o tej niezwykłej książce, którą dla Państwa mam w swojej wielkiej sprzedażowej mocy, wydawnictwo Biały Kruk. Profesor Wojciech Polak jest już z nami po drugiej stronie. Dzień dobry, panie profesorze. Dzień dobry, witam serdecznie. No właśnie, zacznę od tych najświeższych wydarzeń, panie profesorze. Czyli tak, cisza czynników państwowych a propos 81. rocznicy rzezi wołyńskiej, tego niezwykłego pomnika, odsłonięcie w Domostawie, w małej miejscowości w powiecie jarocińskim koło Nicka na ziemi podkarpackiej. No, a z drugiej strony to, co nazywa się łamaniem wszelkiej litery prawa, patrząc, co wyczynia minister sprawiedliwości pan Bodnar. No i teraz jeszcze takie hasło zawisło w przestrzeni, usunąć sędziów Sądu Najwyższego. Refleksja znakomitego analityka, historyka Wojciecha Polaka. Witam serdecznie. No więc coś tu można powiedzieć. Rzeczywiście sytuacja ze zbrodnią wołyńską, z rocznicą, no stała się jakaś taka, widać, że dla władz państwowych, dla administracji, to bez względu na to, o którą ekipę rządową chodzi, stała się jakaś taka niewygodna, niepasująca. Najlepiej odnosi się wrażenie, że najłatwiej by było ją przemilczeć. Ta kwestia pomnika jest też dosyć symptomatyczna, bo ten pomnik był proponowany, ustawienie jego w wielu miejscach, nikt tego pomnika nie chciał tak naprawdę. Przez kilka lat nie mógł on znaleźć stałego miejsca. No, tutaj argumentowano, że jest drastyczny. No faktycznie jest dosyć wstrząsający ten pomnik, no ale i zbrodnia wołyńska była wstrząsająca. Teraz odnoszę wrażenie, że jakaś taka tendencja jest, żeby o tych sprawach mówić mniej, spokojniej, żeby za bardzo nie celebrować, nie świętować, bo wiadomo, wojna na Ukrainie, agresja rosyjska, wspieramy Ukrainę, więc może do tych spraw nie wracajmy, może jeszcze przyjdzie czas na ich wyjaśnianie. No pewnie nie przyjdzie. I tu trzeba powiedzieć, że ze smutkiem, że znowu jak gdyby się zaczyna gdzieś z tej pamięci tą zbrodnię wołyńską. To trzeba powiedzieć precyzyjnie, to była nie tylko zbrodnia na Wołyniu, ale także w Galicji Wschodniej, więc tą zbrodnię na wschodnich Kresach będzie się jakoś tak wypierać. Natomiast jeśli chodzi o komentarz, co się w ogóle dzieje w kraju, dzieją się rzeczy bardzo niepokojące, można powiedzieć wręcz wstrząsające. No niewiele brakowało, a mielibyśmy kolejnego więźnia politycznego i to w postaci posła, prawda? Ta cała nagonka na Prawo i Sprawiedliwość, na kolejnych działaczy, zwłaszcza związanych z suwerenną Polską, wskazuje na to, że tutaj rządza zemsty jest bardzo daleko posunięta i właściwie taktyka działania jest według paragrafu dajcie mi człowieka, a według zasady dajcie mi człowieka, paragraf zawsze się znajdzie. Ten atak na posła Romanowskiego w dodatku został zrealizowany w sposób bardzo, bardzo mało sprawny, przemyślany, prawda? Nie wiem, czy panowie prokuratorzy uznali, że nikt się o niego nie upomni w Zgromadzeniu Parlamentarnym Europy. Jeżeli nawet tak myśleli, to świadczy o tym, że oni nie znają funkcjonowania tych instytucji międzynarodowych, które bardzo bronią swoich uprawnień i przywilejów, to w czym zostały obdarzone. Nawet jeżeli ich rola jest już niewielka, czasami wręcz symboliczna, to i tak jest bardzo podkreślane.
Ale bardzo jest niepokojąca ta tendencja, te zapowiedzi, że się będzie zamykać kolejnych posłów, że tak polityka będzie kontynuowana. No stajemy się Republiką Bananową, stajemy się krajem trzeciego świata, w którym ekipa, która przejmuje władzę, zamyka do więzienia, tępi, zniesławia, obraża swoich poprzedników. I co najgorsze, tutaj jeszcze powstaje pewna hipoteza, czy nie chodzi o to, żeby zamknąć z 10-15 posłów Prawa i Sprawiedliwości czy suwerennej Polski do więzienia i w ten sposób umożliwić Sejmowi obalanie weta prezydenckiego w razie uchwalania jakichś ustaw. Wcale nie można takiej próby realizacji takiej koncepcji wykluczyć, no bo to, co się dzieje, te wszystkie łamanie prawa, ta brutalność, to także to, co się robi z więźniami politycznymi, którzy siedzą w więzieniu, więc ksiądz Michał Olszewski, te dwie panie z Ministerstwa Sprawiedliwości, te szykany, to nieludzkie traktowanie, którym zostali poddani, to wszystko budzi ogromny niepokój. Ja jestem szczególnie uczulony na punkcie więźniów politycznych. Zawsze to na mnie robiło wielkie wrażenie. Walczyliśmy w czasach Niezależnego Zrzeszenia Studentów o wolność dla więźniów politycznych. Organizowaliśmy marsze w czasie Karnawału Solidarności, gdzie zamknięto działaczy KPN-u. Potem w podziemiu też rozmaite akcje były robione. Te tysiące więźniów jaruzelskiego były wyrzutem sumienia dla wszystkich porządnych Polaków, że trzeba coś robić, trzeba walczyć o ich wolność. No nigdy się nie spodziewałem, że w III Rzeczpospolitej znowu będą więźniowie polityczni, znowu będzie władza, która rządzi takimi metodami, że zamyka ludzi w więzieniu. Powiedział profesor Wojciech Polak, profesor Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu, a także członek Kolegium Instytutu Pamięci Narodowej, o czym przypominałem, kiedy w Oktawie 81. rocznicy Krwawej Niedzieli opowiadałem o wydarzeniach nie tylko na Wołyniu, ale również w Małopolsce Wschodniej, również o tym, co działo się na Lubelszczyźnie, a szczególnie tej mojej kochanej Zamojszczyźnie i Chełmszczyźnie w latach 1939-1947. Za chwilę... Radio Wnet. Więcej niż radio. Bo to przecież profesor Andrzej Nowak i profesor Wojciech Polak, te dwie niezwykłe osobowości w asortymencie książek niezwykłych wydawnictwa Biały Kruk. Za chwilę, panie profesorze, już do przeczytania pana najnowsze dzieło Blask Rzeczypospolitej od 10 do 21 wieku. Czekam na tę książkę, natomiast z zapowiedzi ze wstępu trochę poczuję się jak człowiek wrzucony gdzieś w te szkice pana. Historia jest zawsze ciekawa, kiedy zasięgałem informacji o tym, co na Kujawach i Pomorzu warto jeszcze opowiedzieć, dopowiedzieć słuchaczom, gdy Radio Wnet wracało do źródeł, ale z drugiej strony chyba też cofnę się do roku 2018, czyli dla niepodległej, szkice z dziejów walki o Polskę wolną i bezpieczną. Blask Rzeczpospolitej od 10 do 21 wieku, wydawnictwo Biały Kruk, autorstwo mojego gościa, profesora Wojciecha Polaka. Natomiast zacznę od smutnej takiej refleksji, panie profesorze, że być może to, że czytamy mniej książek, spowodowane jest tą atomizacją tych, którzy dali nam TikToki, iPhony, Facebooki, różne urządzenia, które zajmują czas, ale tak naprawdę przede wszystkim sprawiają, że to, czym nasze szare komórki powinny się zająć, czyli myśleniem, czyli wyciąganiem wniosków, no są zajęte czymś błahym, miłym, łatwym i przyjemnym, które przemija niczym marcowy śnieg, kiedy przedwiośnie. Czy ta konkluzja jest w pana oczach zasadna, czy też jednak coś jeszcze się nakłada na to, że takie rzeczy jak patriotyzm, jak ojczyzna, jak historia są obrzydzane przez te tolerancyjne, mówię w wielkim cudzysłowie, środowiska liberalne, które nawet w cudzysłowie gotowe są ginąć, cytując pana redaktora Adama Michnika, za to, ażeby ktoś mógł głosić poglądy, z którymi on się serdecznie i śmiertelnie nie zgadza. O co w tym wszystkim chodzi, panie profesorze? No,
Powiem tak, że internet rzeczywiście powoduje, że ludzie mniej czytają, mniej sięgają do książek i mniej poddają się poważnym refleksjom, aczkolwiek ja w takich sprawach to jestem jakimś takim czystym realistą. Po prostu wychodzę z założenia, że no nie sposób jest walczyć z wiatrakami. Trzeba raczej starać się o pewną koegzystencję internetu i słowa drukowanego. To jest możliwe, bo książka ma swój urok, który oddziaływuje także na młodego czytelnika. Faktem jest, że od książki się dzisiaj dużo więcej wymaga niż kiedyś. To nie może być jakaś tam miękka, szara okładka, książka rozpadająca się, papier byle jaki i wydana w sposób byle jaki. Dlatego to, co robi Biały Kruk, wydając swoje książki, które są wydawane perfekcyjnie na pięknym papierze, ze świetnie dobranymi ilustracjami, kolorowe, żywe, przyciągające, to jest to, o co właśnie chodzi, co daje możliwość jakiejś konkurencji także z takimi formami atrakcyjnymi jak internet. Biały Kruk, no poza tym wydawnictwo fachowe, komercyjne, potrafi zrobić tak, że te książki wcale nie są jakieś przesadnie drogie. Wielu ludzi sobie może na nie pozwolić, więc to jest jakaś droga. Co zaś do tego wychowania patriotycznego młodzieży, do tego poczucia patriotyzmu, to mniej bym właśnie winił tutaj internet, a bardziej bym winił tą propagandę, która płynie ze wszystkich stron, także z gazet lewicowych, z telewizji, także z ust nauczycieli, często o poglądach lewicowo-liberalnych. Z tego totalnego lekceważenia spraw poważnych, spraw zasadniczych, no, że to niby nie jest moda, czas na wypowiadanie słów wielkich, jak Bóg, honor, ojczyzna, prawda, bo to dzisiaj żyjemy rzekomo w innych czasach. No, jeśli ktoś nie chce wypowiadać takich słów, które wypowiadali nasi przodkowie, to może używać innego języka, może na przykład powiedzieć o odpowiedzialności, prawda? Odpowiedzialność za ojczyznę, odpowiedzialność za republikę, czyli rzecz wspólną, czyli wspólnotę. Ale panie profesorze, czasy są takie, że nawet słowo ojczyzna staje się pase. Przypomnę pewną panią posłankę z mojego powiedzenia, bo skoro ona mówi, że aby było dobrze, to trzeba od Janie Pawlić Rzeczpospolitą Polską, to ja mawiam, że będzie dobrze w Polskiej Rzeczpospolitej, kiedy od jakiżymy z takich postaci środowiska polityków i nasz parlament, i wtedy będzie może normalni. Natomiast jeszcze może inaczej, panie profesorze, patrząc chociażby a propos tego, jak wyglądała mapa pierwszej Rzeczpospolitej, bo przecież pan chce zachęcić też młodych ludzi do tego, aby sięgać do tej naszej historycznej skarbnicy, jak od X wieku ta Polska budowała nam się do tego, co mamy teraz w wieku XXI. Natomiast jeżeli tak popatrzeć na mapę korony pierwszej Rzeczpospolitej Polskiej i patrząc na to, co wydarzyło się po II wojnie światowej, to patrząc fizycznie, nie ma chyba najbardziej wynarodowianego kraju niż Polska, a z drugiej strony nie ma chyba najbardziej narodu przetrąconego z kręgosłupem, kiedy Żydzi mówią, Polacy mordowali z nazistami Żydów. Kiedy Niemcy mówią, no to tak naprawdę to nie było tak do końca z tymi wszystkimi konfliktami, bo to naziści, myśmy się nie zgadzali. No z drugiej strony Ukraińcy powoli też chcą zamilczeć prawdę Wołynia i tego, co działo się w tej naszej historii, że o Rosjanach nie wspomnę, te wszystkie historie związane z paktem
tym Ribbentrop, Mołotow, Katyniem i tak dalej, i tak dalej. Więc jak z tego ambarasu wyjść i czy w tej książce, panie profesorze, pana najnowszej książce Blask Rzeczpospolitej od 10 do 21 wieku wydawnictwa Biały Kruk znajdziemy te kamienie milowe albo ten jeden wielki słup Heraklesa w Gibraltarze, którego możemy się chwycić i on przyniesie nam radość, ukojenie i a być może dla wielu azymut, w którym kierunku należy pójść. O. Tak, no jeżeli istnieje na świecie tendencja do zwalania na nas wszystkiego, do lekceważenia nas, do zniesławiania nas, to żeby z tymi tendencjami walczyć, trzeba być samemu dumnym z tego, że się jest Polakiem. Trzeba tą ojczyznę kochać, szanować, nie pluć na godło, jak mówi tekst piosenki. Tymczasem no wielu Polaków jest dosyć obojętnych. Zresztą powiem, pana równolatek, Zygi Staszczyk, rodem z Częstochowy, rocznik 1962, Tilaf. Tak. I wielu ludzi jest obojętnych, wielu ludzi nie zwraca na te sprawy uwagi. Ja nalegam na to, apeluję o to i staram się to jakoś wyprowadzić z tego, co piszę, że my z ojczyzny powinniśmy być dumni, że w ogóle historia Polski jest wspaniała, że to, co z niej wynika, to powinno uzbrajać nas w dumę, satysfakcji i że to w ogóle jest zaszczyt być Polakiem i móc odwoływać się do tak wspaniałej historii. Jeżeli będziemy dumni, jeżeli będziemy tą historię znali, kochali i szanowali, to automatycznie, systematycznie zaczniemy bronić dobrego imienia Polski także na arenie międzynarodowej. Ale musi się pojawić to uczucie dumy, że polskość to coś wielkiego, to trzeba szanować, do tego trzeba się odwoływać jak najczęściej. I temu właśnie ma służyć także ta książka Blask Rzeczypospolitej. To nie jest jakiś podręcznik, to nie jest jakaś cegła, gdzie autor sobie założył, że musi wszystko napisać, prawda? Taki wszystkoizm to zabija połowę książek, która się w Polsce ukazuje. Tu nie ma wszystkoizmu. To są podstawowe fakty i są refleksje na różne tematy, tak żeby to się dawało czytać w sposób ciekawy, żeby czytelnika, nie ukrywam, czasem olśnić, oczarować, zachwycić, czy pokazać mu coś, o czym do tej pory nie słyszał, nie wiedział, bo ta polskość ma masę rozmaitych aspektów, masę rozmaitych wątków, o których często nie wiemy ze względu na to, że nasza historia jest szeroka, rozbudowana, zajmowaliśmy ogromną część Europy, uczestniczyliśmy w rozmaitych walkach, sporach, procesach historycznych, społecznych. Ciężko jest to wszystko znać, o tym wszystkim wiedzieć, więc zatrzymajmy się czasem może na wybranych rzeczach, tak jak w tej książce, na jakichś wątkach ciekawych, fascynujących. Popatrzmy, ile tej wspaniałości w naszej przeszłości jest, do czego my się możemy odwoływać. I jeszcze jedna sprawa, bo co niektórzy mówią, no tak, no tu odwołujemy się do historii, do przeszłości, a co nam z tego? Dzisiaj się liczy gospodarka, dzisiaj się liczy ekonomia, dzisiaj się liczą finanse, dzisiaj się liczy euro i te wszystkie sprawy, a co tam nam z tych zaszłości historycznych? A ja na to odpowiadam, że narodu, który nie jest dumny, który nie jest mocny, który nie szanuje się i nie potrafi także uderzyć pięścią w stół w czasie rozmów z europejskimi partnerami, nikt w tej Europie nie będzie szanował. Więc jeżeli będziemy dumnymi Polakami, uzbrojonymi w pamięć o tej naszej przeszłości, to inaczej będziemy rozmawiać także z tymi wielkimi europejskimi graczami, którzy najchętniej to by nas postawili do kąta. Niemcy zrobili by z nas swoją kolonię, zaplecze rolniczo,
rolnicze i zaplecze dające tanią siłę roboczą. Francuzi widzą nas w podobnej roli, więc my właśnie tą dumą, niepokornością, dobrym zrozumieniem swoich interesów, poczuciem wspólnych interesów całej wspólnoty, bo słowo Rzeczpospolita to jest wspólnota, tym wszystkim powinniśmy ich szachować i osiągać sukces. Jeżeli nie staniemy się dumni, asertywni, pewni siebie, to my w tej Europie przegramy. Powiedział profesor Wojciech Polak, autor książki Niezwykłej Blaski Rzeczpospolitej od 10 do 21 wieku, ale w tym roku też ukazała się jeszcze jedna niezwykła pozycja. Polskość to normalność, wolność i solidarność. Szkice z historii najnowsze. Współautorką tejże książki jest pani Sylwia Gali Skarbińska. Natomiast prawie w finale, panie profesorze, jeszcze jedno pytanie. Pytanie do Wojciecha Polaka, autora tejże książki, jednego z gwiazd wydawnictwa Biały Kruk, obok profesora Andrzeja Nowaka i jego Dziejów Polski, a mianowicie, panie profesorze, dlaczego w nas jest zabijany kult zwycięzcy, kult wielkiego wojownika? I ja z trudem czasami przeglądam te mainstreamowe portale, kiedy okazuje się, że tylko w Radiu Wnet chociażby mówimy o Kłuszynie, o tym, że jako jedyni zdobyliśmy Kreml, weszliśmy do Moskwy. Kiedy mówię o bitwie pod Grunwaldem, kiedy mówię o bitwie pod Kirchholmem i wielu innych wydarzeniach, jak chociażby wielka postać jego krajana, bo przecież Zamojszczyzna zobowiązuje Jana Zamoyskiego, wielkiego kanclerza i hetmana, no to często są takie zdumione twarze, że wiele osób nie wie, co wydarzyło się w Kłuszynie w roku 1610 chociażby, co zdarzyło się pod Kirchholmem, czy a propos wielkiej wyprawy Psków, Wielkie Łuki, Połock w roku 1577-78. Z czego to wypływa? Dlaczego gdzieś ta duma też jest okraiwana ze strony chociażby decydentów w Polsce, tych, którzy mogą powiedzieć, będziemy świętować Kirchholm, będziemy świętować Kłuszyn, wbrew temu, co robi Moskwa i prezydent Putin, bo to nasze święto, siła naszej Polski zbrojnej, tego, co uczyniliśmy, czego nikt inny nie uczynił. Czemu tak się dzieje? Bo to jest ciągle pytanie, rozpamiętywanie tych martyrologii, o których warto pamiętać, chociaż doskonale wiemy te też nieciekawe wydarzenia, chociażby z powstania listopadowego, kiedy wielu generałów patriotów, jak mojego ulubionego generała majora Maurycego Hałkę, który bronił się przed Moskalami 9 miesięcy w twierdzy Zamość, został rozstrzelany, zabity wraz z żoną przez właśnie podchorąży, kiedy on im mówił, chłopaki, nie jesteście gotowi, trzeba znaleźć sposobność, trzeba się okopać, trzeba być silnym, aby zadać cios carowi i Rosji. No to tyle takiej mojej przedługiego wstępu, ale czemu tak się dzieje, że z tych radosnych chwil, mocnych zwycięstw, my Polacy nie potrafimy się cieszyć i nic sobie z tego nie robimy, panie profesorze? Ja odnoszę wrażenie, że my mamy jakieś takie głębokie kompleksy, które nam zaczęto... Ale to jest, panie profesorze, gorszość, czy to jest skundlenie wmówione nam przez innych, czy to jest to po prostu, że te lewicowe normy zachowań sprawiły, że staliśmy się właśnie tacy przybici, przywołani do płota, jak taki mały, zagubiony kundelek podczas wielkiej burzy i wielkiej słoty? No więc jest to takie trochę, wie pan, wzięło się moim zdaniem to podejście, to wzięło się już z okresu PRL-u, kiedy te wielkie karty naszej historii wykorzystywano co najwyżej do spraw niemieckich, zapominając o wszelkich innych naszych triumfach i starano się tą świetność pierwszej Rzeczpospolitej wyciszać. To było podejrzane, bo tutaj taka wielka terytorialnie, ale przecież była wielka dlatego, że obejmowała ogromne tereny Białorusi, Ukrainy, a nawet Rosji, więc to jest podejrzane, więc lepiej o tym nie mówić. Lepiej mówić o tym, że dzisiaj trzeba żyć pokojowo ze wschodnim sąsiadem, a potem po 90 roku zaczęto też mocno tego sąsiada zachodniego
wyakcentowywać, więc o tamtych sprawach to lepiej zapomnijmy, bo po co do tego wracać. To się wiązało zresztą z kompletnym zaniechaniem nauczania historii. To można by horrory opowiadać, jak wyglądało nauczanie historii na początku bieżącego stulecia. Ja uczyłem wtedy w liceum. Pan sobie wyobraża, 3-letnie liceum i 2 godziny historii tygodniowo, ale okazało się, że w jednej klasie ma być 1 godzina historii tygodniowej i to nauczyciel ma o tym decydować, chociaż materiał podzielony na 3 równe części. Jak to zrobić? No ja po prostu nie mogłem uwierzyć, że w ogóle ministerstwo mogło coś tak kretyńskiego wymyślić. No ja uczyłem w liceum katolickim, powiedziałem dyrektorowi, że mają być przez 3 lata 2 godziny i koniec, i dyrektor dla świętego spokoju dał mi tygodniowo 1 dodatkową godzinę, tak zwaną do dyspozycji dyrektora na historię. Więc było wszystko normalnie, ale w wielu szkołach nie było normalnie, bo uznano, że ta historia to jest już coś mało istotnego, że wyrabianie dumy narodowej, patriotyzmu to jest coś mało istotnego, że my zmierzamy do Unii Europejskiej, wtedy jeszcze zmierzaliśmy szybkim krokiem i to właściwie liczy się ta Unia, wspólnota, pokojowe współżycie z sąsiadami, a to, że myśmy tych sąsiadów łupali na przykład, że odnosiliśmy nad nimi triumfy, to nie trzeba za bardzo tego przypominać, bo to może jeszcze nam psuć relacji. No trochę na tej zasadzie obecnie w Muzeum II Wojny Światowej ta nowa ekipa wyrzuciła na przykład ojca Kolbego czy Ulmów. Z jednej strony powołując się na prawa autorskie, na kwestie kompozycyjne, ale od razu pojawiły się podejrzenia. No tak, wyrzucono tych ludzi, bo nie chcą Niemców drażnić, prawda? No bo kto zamordował ojca Kolbego, kto zamordował Ulmów? No wiadomo, to Niemcy, prawda? Więc jakaś taka tendencja do tego, żeby tych Niemców też za bardzo nie martwić, nie denerwować, co zresztą współgra z ich narracją, którą już oni polubili, że właśnie te wszystkie złe rzeczy to robili nie Niemcy, tylko jacyś mityczni naziści, o których ciężko jest coś powiedzieć, bo sami Niemcy przestają już identyfikować tych nazistów, a jak na Sorbonie wśród studentów francuskich zrobiono ankietę, kto to byli naziści, to 70% tych studentów odpowiedziało w ankiecie, że to byli Polacy. I to tak, to jeszcze coś, żeby pokazać nam, ile my mamy do zrobienia, ile my mamy do zdziałania, ile my musimy walczyć o nasze dobre imię, ile my musimy walczyć z tym, co Żydzi nazywają defamacją, prawda, z niesławieniem. No właśnie, a my z Radiem Wnet robimy absolutnie wszystko, aby zmieniać te proporcje. Ja jeszcze przypomnę, bo to mój serdeczny redakcyjny kolega Arkadiusz Jarzecki przypomniał, że a propos tego, o czym mówimy, panie profesorze, profesor Wojciech Polak, autorem książki Blaski Rzeczpospolitej od 10 do XXI wieku, wydawnictwo Biały Kruk, no to właśnie Arkadio Jarzecki doniósł mi, że 15 lipca, panie profesorze, pewnie pan to zaobserwował, ale powtórzę za Arkiem. W dniu 15 lipca, w rocznicę bitwy pod Grunwaldem, Muzeum Bitwy pod Grunwaldem nie zamieściło żadnego okolicznościowego wpisu. Dało za to informację o pewnej wystawie psów. No piękne, paradne i myślę, że to też pokazuje, co jeszcze przed nami, albo co jeszcze musi się wydarzyć, aby to wszystko wróciło do normy. Natomiast, panie profesorze, kończąc naszą rozmowę, zanim pana poproszę o takie 2-3 smaczki z tej książki najnowszej wydawnictwa Biały Kruk, pana autorstwa Blask Rzeczpospolitej od 10 do XXI wieku, no to właśnie pana taka diagnoza, bo ja mieszkając na Szmaragdowej Wyspie, no to patrzę na to, co dzieje się i powiem
powiemy tak, że tutaj też pod kątem tego historyzmu nie jest za dobrze. Natomiast chociażby w Irlandii jest to, że tutaj przestrzega się tego regionalizmu, czyli mitologia Celtów, historia miejsca, w którym się mieszka, no i ci wszyscy legendarni wojowie, wojownicy, no plus oczywiście śpiewanie patriotycznych irlandzkich piosenek, czy piosenek folkowych, ludycznych, ludowych. Tego u nas niestety nie ma. I od czego też to zależy właśnie ta kanwa, ta cała marszruta edukacyjno-dydaktyczna, aby ktoś wreszcie na to zwrócił uwagę, no że przecież ci Polacy, panie profesorze, panie Wojtku, nie wzięli się sroce spod ogona, tylko po prostu byli, przetrwali, są, byli ważni, a teraz no niestety dają się zapędzić w kozi róg przez byle, no szukam odpowiedniego słowa, ale nie znajduję słów odpowiednio neutralnych literacko i werbalnie, aby je powiedzieć, więc co trzeba zrobić właśnie jeszcze? No, historia regionalna no, jest czymś niezmiernie ważnym. Ja zawsze podkreślałem, że właściwie wychowanie historyczne to powinno być wychowanie dla tej dużej ojczyzny, ale także dla tej małej ojczyzny. To najwięcej zależy od miejscowych nauczycieli, od władz samorządowych. Jakie one są, jakie one mają do tego podejście. Są, ja mogę podawać przykłady znakomite. No, tutaj pod Toruniem organizuje się na przykład widowiska w stylu światło i dźwięk pokazujące historię Polski. Lekcja Króla Jana niedawno pod koniec czerwca. To finansowały też w dużym stopniu władze miejscowego powiatu, wójtowie miejscowych gmin. No, jest wiele przykładów dobrych, pozytywnych, ale oczywiście za mało. Tutaj powiem tak, że wyrabianie takiego ogólnopolskiego patriotyzmu poprzez patriotyzm lokalny jest łatwiejsze. Ludzie, którzy zachwycą się dziejami swojego miasta, wsi, okolicy, prawda, Potem przechodzą do szerszych spostrzeżeń na temat Polski. Ja tak też zawsze mówię, że jeżeli mamy małe dzieci i chcemy je wychować na patriotów, to zacznijmy od historii rodzinnej. Usiądźmy na kanapie z nimi i otwórzmy albumy, pokażmy dziadka, który walczył w powstaniu, babcię, która była sanitariuszką, wujka, który był legionistą i tak dalej. No, od tego można w młodym człowieku rozpocząć fascynację. Ja sam biorę udział w wielu fascynacji historią, biorę udział w wielu takich przedsięwzięciach, w Toruniu jest konkurs imienia generał Zawadzki. Co roku kilkudziesięciu uczniów z całego województwa startuje i oni muszą opisać dzieje, najczęściej rodzinne albo dzieje swojej miejscowości. Te prace, które powstają, to nie są jakieś tam skompilowane z literatury czy z gazet. To są prace oparte na dokumentach, na ustnych relacjach. Mają właściwie walor naukowy. Ja już obecnie drugi tom książkę przygotowuję z tych prac młodych ludzi, ale równocześnie widać u tych młodych ludzi fascynację, że miałem tego dziadka, ojeju, jaki to był wspaniały człowiek, czego on dokonał, co on zrobił. Oczywiście ci dziadkowie, babcie związani z walką o niepodległość już często są po tamtej stronie, więc no, rozszerzamy formułę tego konkursu. Można opisywać też życie codzienne, można opisywać dziadka piekarza, który całe życie dobry chleb dla miejscowych mieszkańców piekł. To też są ciekawe rzeczy, to też kształtuje patriotyzm. Potem te osoby, które wgłębią się w dzieje rodzinne z chęcią, także czytają historię Polski, o wielkich wydarzeniach z historii całego kraju. To trzeba działać takimi metodami. Wtedy tego młodego człowieka można
łatwiej pozyskać. A na Radio Wnet może liczyć i pan profesor Wojciech Polak, mój państwa gość, autor niezwykłej Blaski Rzeczpospolitej od 10 do 21 wieku, wydawnictwo Biały Kruk. Przy okazji na swoją Beatą z wydawnictwa dywagujemy sobie, że może jakieś dźwiękówki przeczytane przez nas we fragmentach na podkładach muzycznych będą się pojawiać. Jeżeli będzie takowa zgoda i chęć też pana profesora Polaka, no to będziemy to robić. Oczywiście, naturalnie. To po pierwsze, to po drugie, będziemy niepokoić, bo mądrych takich głów jak profesor Wojciech Polak czy profesor Andrzej Nowak, no powiem wprost, profesor Wojtek się uśmiechnie, no gwiazdy, no same gwiazdy wydawnictwa Biały Kruk, Nowak, Polak, wszystko jasne. No tak to jest, nie oszukujmy się. Panie profesorze, szczególnie to, co często przy okazji stanu wojennego opowiadam na antenie sieci Radia Wnet. Być może pan się zdziwi, natomiast czasami sięgam do książki opatrzonej tytułem Swetry, sutanny i mundury próby oddziaływania Solidarności Podziemnej Kościoła Katolickiego i Społeczeństwa na Wojsko po wprowadzeniu stanu wojennego. Ten tytuł jeszcze trwa znacznie dłużej, piękne słuchaczki i zacni słuchacze. Natomiast tutaj też kiedyś będziemy musieli sobie porozmawiać a propos tych zdradzonych też trochę przez Episkopat Polski, przez Watykan, tych wszystkich księży, te wszystkie zakonnice zgładzone przez rzeź wołyńską, przez owładniętych złym sąsiadów ukraińskich i tych, którym marzyła się Ukraina jak szklanka wody, i o tym też będziemy rozmawiać. Profesor Wojciech Polak, wymęczyłem go strasznie, pana profesora, za co przepraszam, ale mając takiego gościa, to do cna trzeba wykorzystać. O. Dziękuję serdecznie. I będziemy w kontakcie, panie i panowie. Wydawnictwo Biały Kruk, profesor Wojciech Polak, Blask Rzeczpospolitej od 10 do 21 wieku, a muzycznie, panie i panowie, z dedykacją dla pana profesora, formacja Chorytnica, Kochana ma Polską.